Tekst manny na 29 czerwca Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Ewangelia Mateusza rozdział 5 werset 8 Komentarz parauzyjny Czyste serce nie oznacza doskonałości postępowania, słów czy myśli, lecz doskonałość intencji w odniesieniu do nich. Nasze pragnienia i wysiłki muszą zmierzać w kierunku doskonałości w myśli, słowie i czynie. Wzorem, który nasze serce i wola muszą zaakceptować, jest boski wzór. Bądźcie doskonałymi, jak i Ojciec wasz, który jest w niebie, doskonały jest. Ewangelia Mateusza rozdział 5 werset 48. Bóg nie wystawił żadnego wzoru niższego od tej absolutnej doskonałości. Jeśli kroczymy śladami Chrystusa, zapewnia nam przez niego łaskę, miłosierdzie i pokój, a czystość serca jest jednym z zasadniczych warunków kroczenia wąską drogą. Reprint nr 2585. Komentarz epifaniczny Czystość serca oznacza dobre intencje, co z kolei oznacza posiadanie jednego celu, którym jest sławienie Boga. To sprowadza nasze postępowanie do lojalności wobec Boga. Takie serce czyni swego posiadacza naprawdę radosnym. Posiadający takie serce widzi obecnie Boga oczami swego zrozumienia, a ostatecznie wszyscy wybrani ujrzą go takim. Jakim jest w rzeczywistości. Równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej. Psalm 15 werset drugi, ten, który chodzi w niewinności i czyni sprawiedliwość, a mówi prawdę w sercu swojem. Psalm 19 werset Przykazania pańskie są prawe, uweselające serce, przykazanie pańskie czyste. Oświecające oczy. Psalm 24, wersety od 3 do 5: Któż wstąpi na górę pańską, a kto stanie na miejscu świętem jego? Człowiek niewinnych rąk i czystego serca, który nie skłania ku marności duszy swej, a nie przysięga zdradliwie, ten weźmie błogosławieństwo od Pana i sprawiedliwość od Boga Zbawiciela swego. Psalm pięćdziesiąty pierwszy werset dziewiąty, oczyść mnie hisopem, a oczyszczony będę, omyj mnie, a nad śnieg wybielony będę. Przypowieści Salomonowe rozdział dwudziesty pierwszy werset 8. mąż, którego droga przewrotna, obcem jest, ale sprawa czystego jest prosta. Malachiasza rozdział trzeci wersety drugi i trzeci. Lecz któż będzie mógł znieść dzień przyjścia jego? I kto się ostoi, gdy on się okaże? Bo on jest jako ogień roztapiający, i jako mydło blecharzów. I będzie siedział roztapiając i wyczyszczając srebro, i oczyści syny lewiego, i przepławi je jako złoto i jako srebro, i będą ofiarować Panu dar w sprawiedliwości. Ewangelia Jana rozdział piętnasty werset dwunasty Toć jest przykazanie moje, abyście się społecznie miłowali, jaką i ja was umiłował. Pierwszy Tymoteusza rozdział pierwszy werset piąty Lecz koniec przykazania jest miłość z czystego serca i z sumienia dobrego, i z wiary nieobłudnej. Filipensów rozdział czwarty werset 8, A dalej mówiąc Bracia, cokolwiek jest prawdziwego, cokolwiek poczciwego, cokolwiek sprawiedliwego, cokolwiek czystego, cokolwiek przyjemnego, cokolwiek chwalebnego, jeśli która cnota i jeźli, która chwała. O tym przemyślajcie. Drugi Tymoteusza rozdział drugi wersety 21 i 22, jeździby tedy kto samego siebie oczyścił od tych rzeczy. Będzie naczyniem ku uczciwości, poświęconym i użytecznym Panu, do wszelkiej dobrej sprawy zgotowanym. Chroń się też porządliwości młodzieńczych, a i sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. Tytusa, rozdział pierwszy, werset piętnasty. Wszystkoć czyste, czystym. Lecz pokalanym i niewiernym nie masz nic czystego, ale pokalany jest i umysł, i sumienie ich. Pierwszy Piotra rozdział pierwszy, werset dwudziesty Oczyszczając dusze wasze w posłuszeństwie prawdy przez ducha świętego ku nieobłudnej braterskiej miłości, z czystego serca jedni i drugich miłujcie uprzejmie. Pierwszy Jana rozdział trzeci, werset trzeci. A ktokolwiek ma tę nadzieję w nim, oczyszcza się, jako i on czysty jest. Pierwszy Korentów, rozdział trzynasty, werset dwunasty. Albowiem teraz widzimy przez zwierciadło i niby w zagadce, ale na on czas twarzą w twarz, teraz poznaje po części, ale na on czas poznam, jaką i poznany jest. Pierwszy Jana, rozdział trzeci, werset drugi. Najmilsi. Teraz dziadkami Bożemi jesteśmy, ale się jeszcze nie objawiło, czym będziemy, lecz wiemy, iż gdy się ono objawi, podobni mu będziemy, albowiem ujrzymy go tak, jako jest. Pieśni. 194, 20, 145, 1, 136, 78, 125. Wiersze Brzasku. 106. Ukaż mi siebie. Lektura uzupełniająca w strażnicy reprint numer 5148. Pytania, jakimi były w tym tygodniu moje doświadczenia mające związek z myślą tego tekstu? Jak były znoszone? Jaki był rezultat? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale. Zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.